W niedzielę 29 listopada już po raz 16 odbyła się witryna teatralna, na którą zaprosił Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury. Była to impreza kulturalna, która zgromadziła wielu gości. Tego wieczoru swoje zdolności aktorskie prezentowały grupy artystyczne takie jak Teatr Panoptikum z Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją w Lublinie, Teatr Pierwsze Kroki z Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie, pan Jacek Brzeziński z Teatru Prowizorium z Lublina, a także Teatr Trupa i Teatr Ruchu Motus z PMDK w Lubartowie, a także wychowankowie pracowni teatralnej, muzycznej i tanecznej oraz plastycznej PMDK. Witryna teatralna to niekonkursowy przegląd teatrów młodzieżowych z całej Lubelszczyzny, którego celem jest edukacja artystyczna, spotkania młodych aktorów i prezentacja ich dorobku przed publicznością. Spektakle zaprezentowane w tym roku to Świat według butów, Obywatel S, The Sweet A Bitter Floor, Chwila zapomnienia. Lubartowski Teatr Trupa zaprezentował Zimowy pogrzeb w reżyserii pani Jolanty Tomasiewicz. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło, bardzo ciepło, bardzo serdecznie chciałabym przywitać cudowną lubartowską publiczność na 16. witrynie teatralnej. A proszę Państwa, zanim wejdziemy w świat magiczny, tajemniczy, pełen przeżyć, świat teatru, chciałabym przywitać naszych specjalnych gości. Proszę Państwa, program naszej imprezy, naszej witryny teatralnej jest tak bogaty, że ja już kończę swoje wystąpienia, otwarcie imprezy, bo proszę panią wicekurator Annę Janiszewską-Dudek i pana starostę lubartowskiego, pana Fryderyka Pułę. Magiczne popołudnie, magiczny świat przeżyć przed nami. 16. witrynę teatralną w Lubartowie uważamy za otwartą. Szanowni Państwo, minęła godzina 16, a zatem czas rozpocząć witrynę teatralną. Witryna teatralna, czyli największe teatralne święto w Lubartowie, które rokrocznie gromadzi setki młodzieży na widowni, ale też na scenie. Także będzie dzisiaj trochę tłoczno. Dobrze, że nam udało się znaleźć miejsce. I to całkiem wyjątkowe. Będziemy mieli okazję spędzić z Państwem dzisiaj ten niezwykły wieczór. Może mi coś w spadku zostawili? W sumie? Tak o spadku myśleć, jakby przytopić te statuetki. Ja bym wzięła tą ze zwierciadem. Zrobiłabym sobie nową biżuterię. O, a ja bym wzięła tą z topem. Wiecie co? Role też są wolne. Mi się podoba choćby ta przecież racji. Myślicie, że pani dyrektor mogłaby mnie w niej obsadzić? No, no, ja w tej tragicznej sytuacji oczywiście. Wiesz, ja jestem rodziną, więc talent mam po bracie. No ale jak w ogóle tak panie mogą mówić? Na pokoju! Witam Państwa. A teraz wystąpi Teatr Trupa w spektaklu Zimowy Pogrzeb. Jak ja wystąpię? To oni żyją? No, tak, mam tu napisane. A spadek? Niestety właśnie! Ja bardzo dobrze, że ją przyszmyli. Nie, no tak! Ja nie chcę żadnej roli. Ja tak! Ciocia Szracja, Graszewski i córki, to cztery.
Razem ze mną to pięć. Wszyscy przyjdą na pogrzeb. Ciociaż racja, mój Rashes i córki. Konwencja, Rachela i ja. Poranny piknik
z okazji ślubu naszej córki Bebesy i naszego syna Popoczenko. Na zdrowie! Ja natomiast biegam i ćwiczę każdego ranka i wyglądam na 10 lat mniej niż mam. Ciociu Szracio! Ciociu! Babiczku, odpowiem ci całkiem otwarcie, gdyż rozmowa ta jest poza protokołem i oficjalnie nie mam pojęcia o śmierci. Jak to nie masz pojęcia? Przecież właśnie ci to mówię! Dlaczego mi się zgodziłeś się na to? Czy wiedziała, że świętej pamięci córka Alby zmarła? Czy nie pobiegłabym i nie odwołałabym od razu do tego ślubu we Wecjele? Jak można by w ogóle inaczej postąpić, ale jako że ja, jak i członkowie mojej rodziny, oficjalnie nic nie wiemy. A kiedy zgodzicie się dowiedzieć, że mama umarła? Dla mnie, jak się tak śpieszno, to po ceremonii. O 12 albo jeszcze lepiej. Następnego dnia, na jednej dniu przed 10. Ale jednak umarła. Tak, wielka szkoda. Ciociusz Racjo, chcę ci pilnie obmieścić nowinę o śmierci mojej matki. Rozumiem, jestem przecież twoją ciocią. Tylko wasza obecność na pogrzebie. Cała rodzina szczęśliwych i kochających się ludzi wraz z młodą i piękną dziewczyną mogłyby pogrzebowi mojej matki nadać znaczenie i dramatyczny wymiar. Dowiodłoby to, że zajmowała jakieś miejsce na tym świecie. Że jej życie też miało jakiś sens. Gdybyście jeszcze do tego wszystkiego zgodzili się przesunąć termin ślubu we Wecjele. Jaki uroczysty status darowalibyście śmierci mojej matki? Jaka aureola unosiłaby się nad trumną spuszczalną do grobu? Uznaj tę śmierć, ciociu! Przyjdźcie wszyscy na pogrzeb! Żadnego pogrzebu, żadnego przesunięcia ani żadnego uznania. Ale mama chciała was! To wy jesteście jej prawdziwymi pewnymi. Mama chciała was! Ale my jesteśmy nie do zdobycia. Słyszałeś, Babiczku, nie do zdobycia. Wy! Tylko wy! Wy! Dlaczego nie z nami? Nie może, nie chcesz mieć. Droga Alpe, wysyłam ci twojego syna. Trwajcie tam dalej na dwórze i tego, którego żoną mieli. Dla mojego syna, Popoczenko, Melucjana. Amen. Jesteśmy uratowani! Ślub we Wecjele! Jesteś mną zainteresowana, bo jestem w masce. Czy będziesz mnie kochać, gdy zobaczysz moje prawdziwe oblicze? Kochać cię? O nie, jak kochać? No bo jak długo jestem w masce, jest taka szansa, prawda? No przyznaj, że jest szansa. Dzień dobry. Nazywam się profesor Kipernaj. Nie przyszłam tu w roli gościa. Nie zostałam zaproszona, pomimo że jestem sąsiadką. Rodzina panny młodej nie rozmawia ze mną, lat. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie przyszłam tu ponaglana jakimś zaproszeniem. Przyszłam ponaglana głosem moralności, który zaprowadził mnie aż tutaj. Chociaż nie zostałam zaproszona. Panie i panowie, mam wszelkie powody sądzić, że jest między nami człowiek, który wyminął się od pogrzebu swojej matki. Wolał ślubne radości od obowiązku spłacenia długu boleści wobec niej. Z jego to winie, bo zmarła matka leży w trumnie od 4 po południu i nie może zostać naprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku. I oto mamy człowieka, który zdradził śmierć swojej matki. Nazywa się Lacek Bobiczek i sprzedał śmierć swojej matki za ćwiartkę kurczaka. Bobiczek, już nie stąd! Wracaj na swoje miejsce! W ciemność deszcz na pogrzeb swojej zmarłej matki! A pani co do tego? Pani sprawa! Czy się pani dziwi, że ludzie nie chcą z panią rozmawiać? A ty co? Tego chciałaś mówiąc? Chciałaś letniego oblicza! Oto on. Zakochałabyś się we mnie? Nie. Dzięki. Ulżyło mi! Również i ja idę na pogrzeb, bo obiecałam,
A profesor Kipernaj zawsze dotrzymuje słowa. Panie Bobicku, panie Bobicku. W spektaklu wystąpili Jan Filip, Maja Słomińska, Weronika Weremczuk, Milena Majewska, Bartłomiej Brodawka, Julia Słomińska, Ole Kozdraj, Kamil Żebrowski, Aleksander Sajda oraz Katarzyna Rybacka. Grupę prowadzi pani Jolanta Tomasiewicz. Zapraszamy na scenę. Szansę, ponieważ teatr z tym spektaklem pana Palewina Zimowy Potrzeb wystąpił po raz ostatni. Występował wielokrotnie w Krakowie, w Bielsku, w Lublinie, także w Lubartowie była premiera. Ale musimy się już rozstać z kilkoma aktorami, ponieważ podjęli studia z bólem, naprawdę nieukrywanym smutkiem. Rozstaje się z kilkoma wybitnymi, uważam, młodymi ludźmi. Mam nadzieję, że ciągle będziecie nas odwiedzać, że będziemy jeszcze wielokrotnie współpracować. I proszę do mnie trzy osoby. Laczka Bobiczka, czyli Jasia. Od chłopaków powiem zaraz dlaczego. Raszesa, czyli Bartłomieja Brodawkę. I na koniec wspaniałą Cickiewę, czyli Junę Słomińską. Proszę bardzo, ze swoim mężem. No, nie rozłączni są. Proszę Państwa, ja po raz pierwszy chciałabym, żeby to się stało tradycją. Chciałabym wręczyć dyplomy arcymistrza teatru trupa. Słuchajcie, to są dla was tutaj takie dyplomy. Robię to z ogromną przyjemnością. Nie, tutaj muszę się pochwalić. Cała trójka kilkokrotnie została wyróżniana nagrodami aktorskimi. Jasiek chyba dwu czy trzykrotnie, Bartek nie wie. Jula także została zauważona. Także jeszcze raz ogromne brawa dla młodych, cudownych ludzi. Pomachajcie publiczności. Dziękujemy bardzo za miłe przyjęcie. Przekazuję mikrofon konferansjerom. My też chcieliśmy coś powiedzieć. Chcieliśmy bardzo Panie podziękować za te lata, które tutaj spędziliśmy i za wychowanie teatralne. Bo jestem pewna, że tak jak mi ten teatr bardzo dużo pomógł, żeby i swój charakter trochę określić, odnaleźć się w trudnych sytuacjach i bardzo dziękujemy. I całej grupie za piękne wspomnienie. Sądząc po gromkich brawach, jakie otrzymali aktorzy po zakończeniu spektaklu, publiczności się bardzo podobało. To już 16 witryna teatralna, więc przez szkło tejże witryny mogliśmy już 16 razy oglądać bardzo interesujące spektakle, bardzo interesujące grupy z całego województwa, ale nie tylko z całej Polski. W przeciągu tych 16 lat wystąpiło na tejże scenie około 100 teatrów. Były to teatry z Chełma, z Puław, z Lublina, z Ustrowa Lubelskiego, z Kocka, z Lubartowa oczywiście, ale także z Krakowa, Warszawy, z większych ośrodków kulturalnych i były to bardzo często spektakle zespołów profesjonalnych, na przykład jak Teatru Nowego z Krakowa. A co zobaczyliśmy dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy u progu, że tak powiem, witryny. Zobaczyliśmy spektakl Teatru Trupa. Spektakl powstał w oparciu o bardzo interesującą tragifarsę wybitnego dramaturga izraelskiego Hanocha Lewina.
Spektakl powstał w zeszłym roku, w zasadzie tym spektaklem zamykamy pewien cykl, ponieważ dzisiaj po raz ostatni wystąpiło troje aktorów grających, kreujących główne role w tymże spektaklu. Ale mogliśmy naprawdę zagrać wielokrotnie we wspaniałych okolicznościach, ponieważ były to przeglądy ogólnopolskie, między innymi z tym spektaklem Teatrupa zdobył nagrodę na ogólnopolskich zwierciadłach. Byliśmy z tym spektaklem w Krakowie, w Bielsku-Białej, także naprawdę fantastyczna przygoda dla młodzieży przede wszystkim, ale dla mnie też, nie ukrywam, jako instruktora i dyrektora placówki. Z pewnością możemy powiedzieć, że ma Pani bardzo zdolną młodzież. Czy łatwiej jest zatem pracować z takimi ludźmi, uzdolnionymi ludźmi? Tak, oczywiście, że tak, z tym, że te zdolności należy rozwijać. Ci aktorzy, o których wspomniałam, większość aktorów Teatru Trupa pracowała kilka lat na swoje sukcesy, więc to była bardzo, bardzo długa edukacja. Rozwijali się pod wieloma względami, między innymi bardzo zależało mi na tym, żeby rozwijali warsztat, ale także wyobraźnię, umiejętność tworzenia postaci od początku do końca, żeby te postacie były wiarygodne scenicznie, żeby były interesujące, żeby mogli po prostu tę wiedzę wykorzystać, jeśli nawet nie startując oczywiście do szkół teatralnych, o czym każdy marzy, to po prostu w życiu, żeby ośmielić, okiełznać nieśmiałość, żeby poczuć się jakoś, być człowiekiem otwartym, pewnym siebie, ale także przygotowanym do odbioru teatru. Na scenie aktorzy podziękowali Pani nie tylko za wspólną pracę, ale też padło takie stwierdzenie, że Pani kształtuje osobowość. No jak każdy pedagog staram się kształtować osobowość i mieć wpływ na osobowość osób, młodych ludzi, z którymi mam kontakt. Nie wiem, na ile mi się udaje i mam nadzieję, że kształtuję te osobowości w odpowiednim kierunku. Mam nadzieję, że jakiś tam ślad zostawiam w osobowości tych młodych ludzi, z którymi mam kontakt.